Jeżeli zastanawiasz się nad dodatkowym źródłem dochodu, chcesz mieć więcej pieniędzy lub chcesz stać się bardziej zamożny, to trafiłeś w odpowiednie miejsce. W tym wideo pokażę Ci aż 7 różnego rodzaju źródeł dodatkowego dochodu, które sprawią, że zaczniesz zarabiać więcej pieniędzy. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do pobrania w pełni darmowego e-booka 10 sprytnych pomysłów na zarabianie w internecie, dzięki któremu zarobicie minimum 1000 zł. Link do e-booka znajdziecie pod tym wideo. Szacuje się, że Warren Buffett posiada aż 92 różne źródła dodatkowego dochodu. Przeciętny milioner ma ich 7, w związku z tym dodatkowe źródło dochodu jest bardzo ważnym elementem bogacenia się. Przeciętny zjadacz chleba posiada jedynie tylko jedno źródło dochodu, którym zazwyczaj jest praca na etacie lub dodatek dostarczany od państwa w postaci renty, emerytury lub zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli jednak oglądasz to wideo, to oznacza, że nie chcesz zaliczać się do grupy osób, które mają tylko jedno źródło dochodu, a wolisz dołączyć do Warrena i innych obrzydliwie bogatych osób. Oczywiście to bardzo dobrze. Szanuję jednostki, które chcą się bogacić. Mało tego, bogacenie się jest moim i Twoim obowiązkiem. Zwiększając zasobność naszych portfeli, odciążamy nasze państwo, zaczynamy płacić coraz to większe podatki, a także wydawać zarobione pieniądze na wszelkie zachcianki, marzenia i inwestycje. Jak mawia jeden z moich przyjaciół, wszak pieniądze nie są po to, aby je kolekcjonować. Nieważne więc, czy masz 18, 20, 30 czy też 60 lat, w każdym wieku naszym domyślnym kosmosem powinna stać się chęć zdobywania coraz to większej ilości pieniędzy. Wydawać by się mogło, że tego typu podejście jest nacechowane próżnością, samolubstwem i rządzą pieniądza. Niemniej jednak warto zdać sobie sprawę, że w procesie bogacenia się nie chodzi głównie o pieniądze, ale o to, kim musimy się stać, aby te pieniądze zdobyć. Z leniwego i mało zaradnego etatowca, który zaraz po powrocie ze swojej znienawidzonej pracy pada na sofę niczym rażony piorunem i przez następne 2, 3, 5 czy 6 godzin pozostaje w pozycji horyzontalnej, przerzucając kolejne kanały w swoim telewizorze lub przeglądając social media, musimy stać się sprytnym, zaradnym i pracowitym człowiekiem, który wie, czego chce, wie, gdzie zmierza i chce się wspiąć wyżej w drabinie łańcucha pokarmowego. Innymi słowy, musimy z ofiary stać się drapieżnikiem. A pamiętaj, drapieżnik przez większość swojego życia ma szczęście, w przeciwieństwie do jego ofiary. Kiedy już uda Ci się zmienić swoje mentalne podejście do zarabiania pieniędzy, zmieni się również Twoje życie. I wydawać by się mogło, że odpłynęliśmy bardzo daleko od głównego tematu tego wideo, jakim są dodatkowe źródła dochodu. Nic z tych rzeczy. Właściwe podejście mentalne do budowania swojej zamożności jest fundamentem, na którym budujemy całą resztę. Ileż to ludzi przez całe lata narzeka na swój los, na podatki, na polityków, na pogodę, czekając wiecznie na odpowiedni moment i motywacje, które, tak, dokładnie, zgadłeś, nigdy nie nadchodzą. Nie widzą oni szans i okazji, które codziennie podsuwa im życie, a skupiają się jedynie na tym, co w ich odczuciu stanowi przeszkody. Skoro jednak oglądasz ten materiał, wierzą, że pragniesz zmian, a to oznacza, że idziesz w bardzo dobrym kierunku. Przejdźmy zatem do samych sposobów na dodatkowe źródło dochodu. Pierwszym źródłem dodatkowego dochodu może stać się nasza pasja lub hobby. Grasz na jakimś instrumencie? Dołącz do zespołu muzycznego i graj na weselach i imprezach. Znasz się na mechanice? Po godzinach naprawiaj samochody swoich znajomych. A może kochasz zwierzęta? Naucz innych, jak je właściwie szkolić. Każdy z nas ma jakieś zainteresowania, jakieś hobby, któremu potrafi namiętnie oddawać się przez wiele godzin każdego dnia. Warto więc zastanowić się, czy czasem moje hobby nie mogłoby stać się dodatkowym źródłem dochodu. Nieważne, czy lubisz kolekcjonować starocie, czy wbijać kolejne levele w grach komputerowych, jeżeli tylko posiadasz odpowiednio kreatywne podejście, możesz z każdego hobby wyciągnąć pieniądze. Jeżeli zainteresowałem Cię tematem zarabiania na hobby,
to tutaj w rogu u góry masz link do wideo, w którym rozwijam ten temat bardziej. Drugim pomysłem na dodatkowy zarobek jest założenie własnej firmy. Po godzinach, kiedy kończysz pracę, możesz małymi kroczkami rozwijać swój pomysł na biznes. Może to będzie sprzedaż produktów w sieci, może będzie to coś związanego z twoją pracą. Dla przykładu, jeżeli jesteś na przykład fryzjerką lub kosmetyczką, dlaczego nie masz po godzinach swojej pracy obsługiwać klientów w domu? Tak samo sprawa ma się z każdym innym zawodem. Księgowa może rozliczać PIT-y, a mechanik naprawiać samochody. Oczywiście nikt nie chce harować po 10 czy 12 godzin na dzień, ale jeżeli naprawdę chcesz zdobyć dodatkowe źródło pieniędzy, to jest sposób na dodatkowy zastrzyk gotówki. Kolejnym przykładem, tutaj już z mojego podwórka, może być na przykład mój informatyk Michał, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, a który pracuje na etacie w firmie, a po godzinach tworzy dla mnie różnego rodzaju projekty. Jeżeli chcielibyście skorzystać z jego usług, to zapraszam was na stronę sprytnypieniądz.pl i dalej zakładkę tworzenie stron www. Co ciekawe, na początku swojej przygody w biznesie wcale nie musicie zakładać od razu firmy. Możesz skorzystać z tak zwanej działalności nierejestrowej, która daje każdemu możliwość działania na tych samych zasadach co firma, bez konieczności płacenia jakichkolwiek składek czy też rejestracji. Więcej na temat tego typu rozwiązania możesz dowiedzieć się w wideo, które to ukazało się teraz w prawym górnym rogu. Trzecim pomysłem na dodatkowe źródło dochodu jest świadczenie płatnych konsultacji. Kiedy jesteś ekspertem w danej dziedzinie, możesz po godzinach swojej pracy świadczyć usługi na rzecz innych osób. Dla przykładu, jeżeli jesteś na przykład doradcą inwestycyjnym, możesz po godzinach swojej pracy doradzać swoim znajomym lub innym osobom, jak pomnażać ich kapitał, czy też wziąć kredyt na mieszkanie. Oczywiście możesz robić to również na pełen etat, kiedy to twój pomysł na biznes rozwinie się do tego stopnia, że stanie się on twoim głównym źródłem utrzymania. Czwartym pomysłem na dodatkowe źródło dochodu jest założenie kanału na YouTubie lub prowadzenie tematycznego bloga. Zarówno w jednym, jak również i w drugim przypadku możesz czerpać potężne profity z zajmowania się tego typu zajęciem. Prowadzenie kanału na YouTubie może przybrać formę dzielenia się swoją pasją z innymi lub edukowania widzów w formie kanału tematycznego, jak choćby ten. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku możesz czerpać zyski np. z reklam wyświetlanych podczas twoich materiałów. Oczywiście jest to tylko jedna z możliwości, jakie daje nam własny kanał na YouTubie czy też blog. Budując własną markę, a także społeczność zgromadzoną wokół własnego kanału, możesz budować różnego rodzaju źródła dodatkowego dochodu. O nich już za chwilę. Jeżeli jednak zainteresowałem cię tematem prowadzenia własnego kanału na YouTubie, to tu u góry masz całe kompendium wiedzy, które możesz oczywiście zgłębiać do woli. Piątym pomysłem na dodatkowy dochód są programy partnerskie. Polegają one na tym, że w zamian za to, że znajdziemy klienta na usługi bądź produkty dla danego reklamodawcy, otrzymujemy określoną z góry prowizję wyrażoną w kwocie lub w procentach. W związku z tym możemy promować różnego rodzaju oferty kont bankowych, kredytów i pożyczek, gier, serwisów, a także wiele, wiele innych. Oczywiście, kiedy posiadamy społeczność, afiliacja staje się o wiele łatwiejsza, ponieważ mamy grono widzów, którzy nas śledzą i w pewien sposób znają, a czasami nawet lubią czy też szanują. Niemniej jednak na afiliacji możemy również zarabiać, kiedy nie posiadamy społeczności. Kolejnym, szóstym źródłem dochodu, jaki możemy stworzyć, są własne produkty w postaci kursów online czy też e-booków. Często, kiedy posiadamy jakąś specjalistyczną wiedzę, możemy podzielić się nią z innymi, tworząc kurs online, czy też pisząc e-book. I w jednym, i w drugim przypadku stworzenie tego typu produktu jest bardzo lukratywnym zajęciem, które może przynieść nam setki, a nawet tysiące złotych. Za przykład weźmy jeden z moich e-booków 99 sprytnych pomysłów na zarabianie w sieci, w którym to tak dokładnie nie pokazuję, jak upiec chleb na 99 sposobów, a dzielę się swoją wiedzą na temat różnego rodzaju pomysłów na zarabianie w internecie. Link do miejsca, gdzie możesz nabyć ten zacny produkt, znajdziesz pod tym wideo.
Raz stworzony produkt pracuje dla Ciebie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez okrągły rok, aż do skończenia świata bądź internetu. W związku z tym budujesz pasywne źródło dochodu na lata i nieważne, czy przyniesie Ci ono 100 zł na miesiąc, czy też 1000, raz wykonana praca nie wymaga od nas dodatkowego wysiłku. Posługujemy się więc skalą i czasem jako lewarami naszych działań i do budowy tego typu biznesów zachęcam Cię naprawdę gorąco. Jak od zera stworzyć kurs online, możesz dowiedzieć się z wideo znajdującego się u góry. Natomiast jeżeli chodzi o e-book, który jest znacznie łatwiejszy w budowie, to aktualnie pracuję nad kursem online, który nauczy Cię, jak możesz stworzyć własny e-book, nie wydając na to nawet jednej złotówki. Prace nad kursem trwają w najlepsze i jeżeli chciałbyś pomóc mi w realizacji tej wspaniałej inicjatywy, to zapraszam Cię do wypełnienia 5-sekundowej ankiety na ten temat. Link do niej znajdziesz oczywiście pod tym wideo. 7 dodatkowym źródłem dochodu, które może stworzyć sobie każdy, jest pisanie tekstów na zlecenie, czyli tak zwany copywriting. Miliony osób na całym świecie potrzebują treści na swoje strony internetowe i nie każdy chce tworzyć je sam. W związku z tym zatrudnia on copywritera, którego zadaniem jest tworzenie tekstów na strony internetowe. Teksty mogą przybrać bardzo różną formę, od tak zwanych precli, których zadaniem jest podbicie danej strony w wynikach wyszukiwania, po specjalistyczne teksty branżowe o wysokim poziomie merytoryczności. To, co jest piękne w copywritingu, to to, że każdy może zacząć pisać proste teksty na zlecenie z dnia na dzień, tworząc przy tym dodatkowy dochód. Ja sam, kiedy wiele lat temu rozpoczynałem swoją przygodę z zarabianiem pieniędzy w internecie, zarabiałem właśnie jako copywriter, tworząc różnego rodzaju teksty na zlecenie. W przyszłości na temat copywritingu powstanie na pewno produkt w postaci kursu lub e-booka, także jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś, zasubskrybuj teraz ten kanał. To już wszystkie sposoby na dodatkowy dochód, jakie przygotowałem dla Was na dziś. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam dużo wartości. Jestem ciekaw, który pomysł spodobał Wam się najbardziej. Zostaw krótki komentarz z nazwą dochodu, który spodobał Ci się najbardziej. Zobaczymy, która opcja jest najbardziej popularna. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.